Zespół Ratowiczanki działa od 4 lat w Ratowicach, gmina Czernica. Śpiewamy piosenki ludowe, biesiadne, patriotyczne, kościelne, głównie maryjne i kolędy. W biesiadowaniu w kapuście bierzemy udział po raz drugi. Przygotowaliśmy na dzisiaj piosenki tematyczne o kapuście. Pierwsza to będzie piosenka Pasła Andzia Wołki. No i musiała pilnować, żeby nie polazły w kapustę. Druga piosenka to jest Kiszona Kapusta Song. Zachwalamy w niej uroki kapusty i dajemy pokaz prawidłowego kiszenia kapusty. Trzecia piosenka i to jest piosenka konkursowa i tytuł trochę przydługi, bo jest zastosowanie kapusty w leczeniu bezpłodności, czyli kapuściany blues. Piosenki o kapustach napisała nam nasza koleżanka, pani Barbara Zajdel. Dziękuję bardzo. Ja tylko może dodam, że jest to 16-osobowy zespół. Nie wiem, czy wszystkie panie dzisiaj wystąpią. To 13 pań śpiewających przy 3-osobowym akompaniamencie. To już widać, szykuje się akompaniament. Na skrzypcach pani Agnieszka Saj, gitara pan Grzegorz Klekot i akordeon pan Ryszard Skorupski. Prezentują swój repertuar podczas dożynek, spotkań integracyjnych, jubileuszy, uroczystości kościelnej i koncertów. Chętnie uczestniczą w konkursach i festiwalach jak nasz dzisiejszy. Ratowiczanki śpiewają z potrzeby serca, przypominając o obrzędach i zwyczajach polskiej wsi. Zespół założony w 2011 roku. I jak widzimy, szanowni państwo, już są pierwsze objawy naszej zapowiedzi, tej plakatowej. Jest kapusta, są i dzieci. Dwoje. Jeden, dwa, trzy. Jeden, jeden. Kiedy to było? 80. Teraz już wiemy na pewno, ale w kapuście się mogą rzeczy różne zdarzyć. Pani Lidia Świeżko na gitarze. Ja zapowiedziałem pana, bo tak miało być, zanim weszli na scenę, pan Ryszard Skorupski, ale mam nadzieję, że to będzie jeszcze lepsze wykonanie. Bardziej kobiece, takie subtelne, delikatne. Czanki. I jeszcze raz przypomnę zespół akompaniujący. Na skrzypcach pani Agnieszka Saj, gitara, instrumenty klawiszowe pan Ryszard Skorupski i na gitarze pani Lidia.
Zapraszamy zespół, a i oczywiście kierownik zespołu, pani Milada Piekarska. Między dolinami przyjechał.
Thank you.